Witam po meczu Jagiellonia Białystok Śląsk-Wrocław. O komentarz spotkania poproszę trenera drużyny gości, pan Jan Urban, proszę. Dobry wieczór. W pierwszej połowie za wiele się nie działo. Bodajże jedna sytuacja Sheridama, który obok słupka strzelił. Natomiast początek drugiej połowy to bramka i bardzo dobre dwie sytuacje Jagiellonii. Gdyby strzeli na 2-0, podejrzewam, że trudno by nam było, albo bardzo trudno odrobić straty. Jagiellonia miała więcej sytuacji bramkowych, dlatego musimy być zadowoleni z tego remisu. Natomiast są sytuacje, gdzie my zbyt często prowokujemy kontrataki, grając na wyjeździe z drużyną, która być może ma największą szybkość w lidze i potrafi to znakomicie wykorzystać. Także cieszymy się z punktu, bo jechać 8 godzin po przegranym meczu, to uwierzcie mi, do nic przyjemnego. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są pytania do trenera? Proszę do mikrofonu. Filip Podolski, Śląsk. Panie trenerze, jest pan zadowolony z ustawienia postawy Mariusza Pawełca na stoperze i Karasowca przed nim? Obojętnie kto by tam grał, to jest niesamowicie trudne zadanie walczyć z Sheridanem. To nie jest zawodnik, który tylko gra bardzo dobrze głową, jest szybki, potrafi się utrzymać przy piłce, potrafi szybko przygotować sobie strzał na bramkę. Jak na naszą ligę to jest znakomity napastnik i muszę być zadowolony z tego, że straciliśmy tylko jedną bramkę, a Sheridan nie strzeli. Dobry wieczór Państwu. Nie będę ukrywał, że uważam, że straciliśmy dzisiaj dwa punkty. Ta pierwsza połowa, powiedzmy, gdzieś tam ze wskazaniem na nas, ale tych sytuacji nie było za dużo. To drugą połowę bardzo dobrze rozpoczęliśmy i mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje, dlatego, żeby podwyższyć wynik na 2-0. Obijaliśmy słupki, gdzieś tam w kilku sytuacjach też mogliśmy to lepiej rozwiązać. I na pewno też boli to stracona bramka, bo mogliśmy się dużo lepiej tam zachować, troszeczkę więcej cwaniactwa wojskowego i nie oddawać tej piłki. Oddaliśmy ją, zostawiliśmy się, Śląsk szybko rozegrał ten rzut wolny i w efekcie czego straciliśmy bramkę na 1-1 i tak na pewno duży niedosyt, bo nie wiem, z mojej perspektywy uważam, że byliśmy bliżej tego zwycięstwa i na pewno szkoda tych straconych punktów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Są pytania do trenera? Trenerze, ja chciałem zapytać o zmiany, które były, czyli Paras, Fiodor i Karol Świderski. Znaczy, na trzy zmiany dwie dzisiaj były wymuszone, bo z kontuzjami szedł z kontuzją, Taras szedł z kontuzją, także na pewno to były dwie zmiany wymuszone. Natomiast Karol, wiadomo, że on ten okres nie przepracował pełny, gdzieś troszeczkę po tych 45 minutach też na innej pozycji grał niż zwykle. Widać było, że to go dużo kosztowało. To, że ta jedna zmiana jakby była taka, gdzie miałem możliwość poszczenia Franka. Natomiast no, tamte dwie były wymuszone i na pewno do tych zmian by nie doszło, bo oboje nie dobrze grali, no ale na to nie mamy wpływu. Mam nadzieję, że to nie są kontuzje poważne. Myślę, że jeśli chodzi o Fiedzie, to jest po prostu silne stoczenie. Natomiast z Tarasem musimy się wstrzymać do badań. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Trenerze, to ja zapytam o Przemka Frankowskiego, który szedł w drugiej połowie. Był to jego pierwszy występ w tym sezonie. No i jak trener ceni postawę i grę Przemka? Wiadomo, że już w pierwszej akcji miał udział przy strzelnej bramce. Akcja poszła tą stroną, tak zwana asysta drugiego stopnia Franka. Na pewno były momenty, gdzie on dobrze wyglądał, natomiast widać, że jeszcze jeśli chodzi o tej strony fizycznej, to jeszcze troszeczkę trzeba czasu, żeby do swojej optymalnej formy doszedł, ale ja myślę, że z każdym treningiem, z każdym meczem będzie coraz lepiej, bo tak naprawdę on, nie wiem, około 8-9 dni trenuje jednak w pełni z drużyną. Wcześniej pracował dużo indywidualnie. Także myślę, że jeszcze tydzień opracuje, będzie coraz lepiej, a później ta przerwa na reprezentację, kiedy jest dłuższy okres pracy, to już będzie tak, że na pewno będzie optymalnie przygotowany na po tej przerwie. Dziękujemy. Czy są jeszcze pytania? Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.